Monet jest uważany za jednego z najwybitniejszych impresjonistów, który wywarł na ten kierunek końca XIX wieku bardzo duży wpływ. W końcu to od jego obrazu Impresja Wschód Słońca nosi nazwę cały kierunek. To, czego podjął się pod sam koniec życia, jego tak naprawdę największy projekt, jest tutaj warty poświęcenia większej ilości czasu i przyjrzenia się temu, w jaki sposób podchodził on do malowania. Impresjonizm polegał na tym, aby z jak największą ulotnością, a raczej dokładnością przedstawić ulotną chwilę. Więc tutaj dwie rzeczy, które raczej nie są ze sobą tak ściśle powiązane, ale właśnie o to chodziło impresjonistom, żeby ukazać jeden kadr, jeden przedmiot, w przypadku Monet na przykład katedrę w Rouen, którą po prostu przedstawiał o różnych porach dnia, dzięki czemu każdy z obrazów ją przedstawiających jest tak naprawdę inny. W przypadku nenufarów także mamy do czynienia z cyklem dzieł, bo łącznie, gdybyśmy zebrali wszystkie szkice i dzieła główne, wyszłoby nam około 250 prac, więc jak widzicie, rzeczywiście ich jest sporo. Ale dlaczego Monet akurat ten przedmiot wziął pod uwagę i w ogóle dlaczego tyle razy przedstawił go na swoich dziełach? Musimy pamiętać o tym, że to już jest późniejszy okres twórczości artysty, kiedy żyje on w górnej Normandii, w Givenchy. I to właśnie tam, obok swojej pracowni, troszczy się o ogród i między innymi także zaplanował staw, w którym pływały lilie wodne, czyli nenufary. I to właśnie ten obiekt będzie go zajmował przez tak wiele lat i to jemu poświęci jeden z największych, dosłownie największych, cykli w swoim życiu, ponieważ jego obrazy mierzą kilkanaście, czasami nawet i metrów, więc naprawdę przestrzeń, która je przedstawia, musiała być specjalnie niemalże pod nie zaprojektowana, choć niektóre obrazy trzeba było niemalże uciąć, żeby w ogóle je zmieścić i móc przedstawić. Dlatego tutaj właśnie ważne jest to, że dla artysty było to tak naprawdę spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń przedstawienia dzieła, które byłoby niekończącym się dziełem. On nie zaplanował tego, że na jednym obrazie przedstawi trzy kwiatki i tyle. Zupełnie nie. On chciał stworzyć taki cykl, który praktycznie byłby niekończącym się dziełem i nie byłoby między nim żadnych pauz i to właśnie komplement chciał, żeby to dzieło było postrzegane i też pamiętajmy o tym, że impresjoniści w głównej mierze osiągnęli swoje efekty, czyli malowanie z natury bezpośrednio, nie z pracowni, dzięki temu, że mieli już do dyspozycji farby syntetyczne. I oczywiście z nich także korzystał Monet, ale pod koniec życia także wrócił do tych tradycyjnych technik. Tradycyjnych, mam na myśli tych, którymi posługiwali się dawni mistrzowie, czyli sam przygotowywał farby i posługiwał się jednymi z najtrudniejszych mieszanek, które znacznie bardziej oddawały efekty, które chciał osiągnąć, czyli pogłębiały głębię koloru. Dodatkowo też pamiętajmy, że musiał on specjalnie wybudować atelier, czyli pracownię, w której tak duże płótna mogłyby się zmieścić, a obecnie na żywo możemy podziwiać je w wielu miejscach na świecie, między innymi właśnie w Paryżu, w Orangerii, w Londynie czy także w Nowym Jorku.